No, hello, hello, kolejny odcinek z Far Cry'a. Porozmawiajmy sobie z tym szeryfem, bo widzę, że wszystkie drzwi są zamknięte, słuchajcie. Podejrzane, więc porozmawiajmy z nim. Aha, tą Faith całą tutaj. Stay away from her, you'll end up just like the marshal. Aha, no właśnie widziałem, że... It makes you forget. Makes you feel free. Właśnie widziałem, że coś tam jest nie tak z nim. But it isn't real. None of it. No wiem, później zapina te dziwne maski i... I'd still be out there, swimming in a sea of bliss. A prisoner in my own head. Those two saved my life. These cougars... They're good people, but they're hanging on by a thread. We gotta help them, Rook. No faktycznie też ma tą przypinkę nad swoją odznaką. One last thing. We had a doctor. Well, a veterinarian, but he's doing his best. The guy went missing a couple hours ago. Don't know why, don't know how. Keep an eye out for him, would you? Dobra, nie ma problemu. Odkryj to nową postać. Pokaż na mapie. Aha, okej, no generalnie po drodze w miarę do ten. No bo tutaj mieliśmy tego jednego gościa, tego imprezowicza do odblokowania, a następnie ci wszyscy są bardzo blisko. I tak sobie myślę, przecież ja mam helikopter, no mógłbym sobie go wziąć, tylko musiałbym najpierw gdzieś odkryć jakieś miejsce, gdzie da się... No są samochody, jest garaż. No musiałbym, wiecie, lecieć gdzieś... O, tu jest najbliższy, to musiałbym stąd lecieć. Się nie chce. Zobaczymy. Dobra, pozbierajmy wszystkie zadania w takim razie stąd. No to wszystko są fabularne. Ktoś właśnie wchodzi. People say anyone who doesn't walk Faith's little pilgrimage winds up there. No, to prawie jak u Johna, nie? We have a problem on our hands, and I need someone to check it out. Someone who can handle themselves if it turns out to be more than just stories. Dobra. Dobra. Zbawienie i jeszcze tam mamy tą. Ała, dziewczynę, z którą możemy pogadać. Okej, tutaj widzę gość od broni. No to akurat kobieta, no mniejsza z tym. Musimy jej podebrać hajs. No to wybacz, ale pewnie ją zabiję. No to weźmy sobie tak, amunicję zakupimy. W sumie niewiele. Broń, bo coś tutaj wziąłem takiego... dziwnego, natomiast no... Można by wrócić do miotacza ognia. No, proca. No nie, no procy nie będę jednakowoż brał. Ale tak, rakietnicę mam, różową, jakby się ktoś zastanawiał. Miotacz sobie, o właśnie, weźmiemy tu. No, też możemy go jakoś ubarwić. O, ten jest ładny. Tą różowy, nie, no weźmy ten. Ten jest spoko. Kij. Sprzedawaj łupy, coś tam możemy sprzedać. No i w sumie tyle. Tyle chciałem. I zagadajmy teraz z tą dziewczyną. O, proszę bardzo, to sobie otworzymy jeszcze. Fajnie, że można tak komuś, wiecie, wbić do mieszkania, albo do sklepu, albo do aresztu. Popodbierać rzeczy. Całkiem spoko. I znowu sztabki srebra. To co to? Henbane River. Aha, jakieś okazy są pokazane. Błądzie wszyscy. Znajdź trudne stanowiska, żeby powiedzieć rekord stanowy. Aha, to są rekordy naddane ryby, tylko że, no skąd ja mam wiedzieć, no to jest strąg tęczowy, ten pomarańczowy taki, a reszta, ciul wie, no to jeszcze jest małe, to poznasz, a reszta, mniejsza z tym. Dobra, idźmy tu. Widzę jeszcze jakieś rzeczy. Chwilkę, a to nie, z tobą miałem rozmawiać, nie z tamtą babką, no dobra, pogadajmy z nim. No, co ty nie powiesz? My marriage, even my son, all because of that bliss. One of us now, a cougar. We're a team. To ty to wymyśliłeś, tak? I need your help right now, deputy. You know about our water treatment plant? The cult took it and started pumping it full of bliss. You believe that?
right into the drinking water. What kind of monster does that? Well, she's not getting away with it any longer. I tell you straight, we're gonna shut it down fast. What do you say? Pumy! Hurra! Dobra. Jeszcze patrzę, co tu jest, bo tu jakieś rzeczy widzę. Mam jakiegoś baseballa. W sumie ten był drewniany, weźmiemy sobie aluminiowy. A jakby ktoś chciał przeczytać właśnie wiadomość dla Virgila, to jest pewnie ten jego syn. Pytanie, czy ta babka też gdzieś tu jest, czy... Okej, siema, może coś nam powie. Aha, zrobiliśmy kółko, dobra, może być. Tu jest to laboratorium, dobra, wyjdźmy stąd. Myślałem, że ta dziewczyna, nie wiem jak ona miała na imię, ta co nas tak trochę zbeształa, ale myślałem, że ona będzie miała jakiś quest, ale jednak nie. Dobra, zobaczmy jak questy się rozłożyły, czy coś mamy jakoś blisko. Chuje tam nie blisko. Gdzie są te inne questy? O, tu jest ta pani doktor, co zniknęła, tu jest jeszcze ktoś tam, dobra. No idziemy po kolei, czyli tu. A następnie... Właśnie to jest jeszcze ten... Myślę, że byśmy tam... A może ciul, może chodźmy tam od razu. Czemu jest niedostępne, cholipka, no? Jedźmy w takim razie tu. Weźmiemy sobie jakiś samochodzik. I weźmiemy sobie towarzyszy i możemy cisnąć dalej. Okej, ostatnio w tym miejscu mniej więcej nas pojmała ta babka. Więc teraz sobie tak, spalimy tego gościa najpierw. Tu jest taki... No idźmy stąd. Weź ogień. Piesku, nie! Aha, wytarzał się, dobra, jest dobrze. Chodźcie chłopaki, tu jest ołtarz, ja bym się tym... Fuck, ja bym się tym ołtarzem zajął. W pierwszej kolejności... No to potrwa chwileczkę dosłownie. Tylko zobaczymy sobie, gdzie jakiś dupków mamy. Całkiem sporo tutaj. Tu. No i tam już nie ma. Okej, idźmy tu po kwiatka najpierw. A, nie ma. Dobra. Tam kogoś biją. No może nie będę koniecznie ich... Jak to rozwiązać? No oczywiście już nie mam snajperki, bo ją zostawiłem. Najpierw zabijmy tą babkę. Dasz radę czy nie? Zaczął płonąć z jakiegoś powodu. Bardzo dobrze. Całkiem nieźle. No i uratowano cywilizację. Za chwilę mi się wypełni ten pasek generalnie. Szarkie mu się udało kogoś zabić. To brawo. Dobra, chwila. Najpierw sobie wysadzimy to. Nie, już potrzebuję dwóch granatów na to. Okej, zniszczono. Jest ta babka, tu jest. Dawaj. Gadaj ze mną. Nie będzie ze mną gadać. Mam wrażenie, że kogoś nie zabiliśmy tutaj. Ja chciałem się po prostu dowiedzieć coś o tej skrytce preperskiej. Daj mi cel. Okej, jakiś wrak statku. Czy mówiła o pogłębiarce? No pogłębiarka to jest taka maszyna do wydobywania, wiecie, pogłębiania dna rzeki czy jeziora technicznie, nie? Więc może by służyć jako koparka, ale to jest takie... ciężko to nazwać łodzią, to jest coś w rodzaju takiej platformy generalnie. Ale powiedzmy, że jakiś tam statek to niby jest. No i się zastanawiam, czy robić to... Ja bym generalnie wolał pojechać tu, a przy okazji możemy to wyzwolić. Schodźmy na razie tutaj. Na razie się pobawmy, później będziemy robić questy. Tak jakby zależy mi na tym, żeby te postacie podblokowywać. Aaaa, kurde! Prawie się udało. Dawaj, drugie podejście, może tędy. Shit. To nic, z tego nie będzie, chłopaki. Dobrze, że psa mamy takiego szybkiego. No, cholera jasna. Nie, dobra, tam jest jakiś kanion. Lepiej... Fuck, shit, gdzieś spadłem. Spadło mi to w chuj. O Jezu, dobra. Co ja mam teraz zrobić? Kwiatków to już mi nie potrzeba. Boomer nie... Czy ja słyszałem indyka? Jebany indyk chce mnie zaatakować. Okej, dobra. Na szczęście dwie strzały i się udało go zabić. Jebany indyk.
No nie jest to Assassin's Creed, więc ja się tu nie wespnę, cholera, na te skały, ale może tędy, gdzie Boomer zszedł, to może wejdę z powrotem, bo chciałbym się dostać, no... Tam. Przez tą górę nie da rady. Jakiś wąwozik. Dobra, wyjdziemy tym na górę. W Far Cry'u jest jedna zasada, znaczy to poniekąd się z jakąś tam prawdą życiową zgadza, chociaż nie do końca, ale... W Far Cry'u jest tak, jak rośnie gdzieś trawa, to znaczy, że da się wejść. Dobra. No i uskurowałem indyki. Dwa wystarczyły. No to jest dosyć dziwne, że tak wiecie. Zwłaszcza, że jest talent, słuchajcie, który pozwala na zbieranie większej ilości skór z jednego egzemplarza. Tak? O kurwa. On ma, aha, on ma zapalające pociski. O to w tym chodzi. No ja pana mać. Tak będzie zjeżdżał i zjeżdżał? To on jeszcze żyje. Żeś pół góry podpalił, chłopie. Ja pierdziele. Dobrze, że to taka przecinka jest. Ja nie mogę. No i wiecie, w poprzednich częściach to trzeba było zbierać jednak sporo tych, kurde, skór, żeby, wiecie, wytworzyć sobie te wszystkie plecaki, portfele i tak dalej. Ja tutaj na zdobycie talentu wystarczy jedna, dwie, trzy sztuki max. Więc to jest dosyć dziwne, że jest ten... Znaczy, rozumiem, że jeżeli ktoś chce bardzo, wiecie, znaczy polować na zwierzęta i dostawać z nich hajs, no to okej. Okay. No ale kurczę, czy to jest jakieś mega konieczne? Dobra, tu widzę, że już jakieś się kanioniki robią. Więc może być fajnie tutaj ze zjeżdżaniem. Posterunek kultu mamy tutaj. Jakiś. Okej, tutaj jakiegoś gościa powiesili w ogóle. Już to babka jest nawet. Okej, piesku, pobiegnij mi. Nawet tam. Bo wiecie, on mi pooznacza wrogów. To jest mega pomocne. A ja się tu przesunę. O, jakiś plecak nawet tu ktoś zostawił. I oczywiście alkohol. No, jacyś nasi tu byli. Co tam się dzieje? Czy tam są jakieś słonie? Może tam są jakieś skamieniałości? Wiecie, jakiś taki park jest. Będziemy tam musieli pójść. Tam nie wiem, czy nie jest misja czasem. Okej, no nasrało mi tych wrogów w ciul. Gdzie jest pieseł? Jest pieseł tam. To idź mi teraz jeszcze tu. To jest zarąbis. On po prostu idzie i oznacza wrogów. I gites. Musimy z jakiegoś wyłączyć ten alarm cholerny. Dobra, zaznaczał kolejnych. No jak zjadę tu, no to dupa troszeczkę. No przydałaby się snajperka teraz. Oczywiście jej nie mam. Dobra, to jest jeden. Zjadę tu, to będzie słabo. Zjadę tam, też będzie słabo. Stąd nie do... O, chyba widzę alarm. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to jest alarm, ale to raczej nie dole... No właśnie, to raczej tam nie doleci. Spróbujemy za to. Tylko musimy się... O właśnie, tak. Jeszcze raz, spróbujmy wyżej troszkę tu. Nie, próbujmy więcej, bo to nie ma sensu. Nie, wezmę tak, użyję tyrolki. Spróbujemy się tu na razie nie ujawniać tak bezpośrednio. Powolutku, powolutku. Jakaś laska stoi. I wilk. No, w sumie wilka to byśmy mogli uwolnić. Ktoś nawet dzwoni. Aha, odkryto sępnik różogłowy. Różowogłowy. To jest w ogóle kościół. Oh shit. Nie zauważyłem, że oni tutaj są. Dobra. To na razie tylko wilk, więc... Więc nie powinno być problemu, że mnie wykryją czy coś. Ktoś cały czas dzwoni tutaj gdzieś. Dobra, alarmy wyłączone. No to śmiało, możesz się nimi zająć. Nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Ale widzę, że póki jesteśmy, wiecie, my po cichu i go nie wykryją, to on też się stara być po cichu. Co jest w sumie fajne. A możemy spróbować zawsze ich popalić miotaczem ognia, kurde. To teraz muszę sam się ugasić z ognia. To jest strasznie
Nieodpowiedzialna broń. Ja nie wiem, co ten Elon Musk wymyśla. Jak tak można? Umrzesz ty! Jest! Konwent Edenu. Aha, konwent... Po angielsku to jest, nie wiem, czy to tak jest dobrze przetłumaczone, że można to tak wprost przetłumaczyć na polski. Natomiast konwent jako... Konwent oznacza właśnie taki jakby, kurwa, zakon, czy coś w tym rodzaju. Taką duchową placówkę. A niekoniecznie tak jak, wiecie, konwenty mangowe albo konwenty growe, nie? To nie, jakby nie jest to. Dobra. Zbrojony konwój na rzece. Dostałem nagle misję poboczną. Mniejsza z tym, ale to jest zniżka nierki Faith. O właśnie, nie wiem, czy to nie jest coś, co ma, wiecie, pomóc w złapaniu nas. Kontrola zwierząt. No właśnie, już raz ubijałem coś takiego, słuchajcie, to się nazywało łosie sędziowie i po prostu to był taki dziwny łoś, ućpany tym narkotykiem ich. No i oczywiście ja tam przyszedłem, to też zaczęło mną miotać od tego narkotyku i długo, długo zabijałem tego łosia, w końcu go ubiłem. Morfował w inne zwierzęta i w ogóle jaja były, no pewnie wam to kiedyś pokażę. To nie jedyny taki przypadek. Ale to było strasznie daleko, ja wam pokażę, gdzie musiałem aż zajść, żeby tego łosia ubić. To było gdzieś, kurwa, tu. Gdzieś przy tej rzece. Nie wiem, czy nie tu. Nie, tu był taki... Dobra, tu pamiętam. Tutaj była skrytka ostatnia. Nie, tutaj ubiłem tego łosia gdzieś. Gdzieś, czy tu bardziej? Chyba tu. To by się zgadzało, no. To było tutaj. Pojebane strasznie. Dobra. Co możemy teraz zrobić? Bo jeżeli jest tak, że ona chce mnie przejąć, to zobaczmy, gdzie jest ta furgonetka. Dotrzeć do rozpaczy. Jesus! Czemu aż tak? Tu mi się jeden silos gdzieś ostał. Zapalniczki. Tak, jest zbieranie z 12 zapalniczek. To jest trochę chore. Za to zdobyłem jedną figurkę niedźwiedzia w ogóle. Bo tutaj widzę też różne jakieś znajdźki. Kanionierki Faith. No dobra, to możemy spać co u kim. No to też trzeba będzie zrobić, ale zobaczmy, gdzie te kanonierki całe są. A nie, to jest zadanie ogólne? Nie, tutaj jest. Zbrojony konwój na rzece, Faith. Dobra, czyli można by tutaj się w sumie na ten most dotrzeć i możemy to załatwić. Nie wiem, może to przyspieszy tak naprawdę proces porwania nas, bo na pewno nas jakoś stąd zabiorą. Tak jak w przypadku Johna, że nas tymi pociskami błogości załatwiali. No tutaj będzie podobnie, czyli ten gaz nagle się będzie pojawiać. Aha, świetnie, tylko że ta kanonierka się przesuwa, jak ja się przeteleportowałem, to ona również. To trzeba będzie tak, a Boże Święty, to jest strasznie irytujące. No trzeba by wybrać jeden punkt i od tego punktu, wiecie, gonić ich. Trudno przewidzieć, gdzie oni będą, jak ja się przeniosę również. To jest nieco irytujące. Na szczęście to dosyć szybko leci. I kurwa, no przeniosłem się tu, czyli one zawsze się pojawiają w jakiejś dużej, ponad kilometra ode mnie. To ja to pierdzielę taką zabawę w takim razie, nie chcę mi się tego robić. Ja wolę podróżować dalej i wybaczcie za te wszystkie loadingi. Ale po prostu czasem człowiek chce coś przekombinować, no i to dostaje. O, za dziwo blisko. A, popłynęła dalej. Dobra, jebać, do taksidermisty będziemy. Okej, okay, jest i helikopter. Jakiegoś powodu. Chyba biłem tego. Nie wiem, czy ja, czy może ktoś z nich, ale ktoś tutaj na pewno z nas ubił, pilota. Rozmawiajmy z nią, bo nam wyznaczę kolejną kryjówkę. Dobra, dobra. Skrytka kolejna. O, mamy vana.
Siadamy w vana i lecimy do... O Jezus Maria. Nie o to mi chodziło. Ale i tak dobrze wyszło. Jedziemy po Pumę w tym momencie. Taksydermia to jest wypychanie zwierząt. Więc rozumiem, że pani ta taksydermistka, bo to taka babka Mabel się odzywa. Co tu jest? Jakieś... A, widłorogi. Okej, okay, generalnie chyba najlepiej by było... Oh shit! Okej, to nie o to chodziło. Chciałem, wiecie, wysiąść i przelecieć tędy. Czy ja tu kogoś zabiłem przez przypadek z moich ludzi? Dobra, boomer jest. Ta druga, tego drugiego gościa. Szarki. Gdzie jest Szarki? Zobaczmy tu. Okej, Szarki nie żyje. No, standardowo. Dobra, weźmy sobie na razie tego. A ja bym sobie tam, wiecie, przeleciał na kombinezonie. Tu będzie dobre miejsce. Chuja tam. Jest, udało się, nice, dobra. Ciśniemy w takim razie. Wiadomo, przelecimy tylko jakiś tam kawałek. Ale jak dostaniemy się na drugi brzeg rzeki, to już będzie całkiem spoko. Okej, nie dostaniemy się. Okej, udało się całkiem. Czy macie granat, chłopaki? Dobra, chodź, boomer, możesz mi towarzyszyć. Tu jakiś kolejny koleś ma ten. Chodź tu, ja cię załatwię miotaczem. Nie strzelaj po mnie. I apteczka. Jej, w końcu zrobione. Mam zrobione ten, wyzwanie. Całkiem miło. O to mi chodziło. To chyba mam full. A nie, nawet nie. To sobie wezmę. Bieluń. Pies mi strasznie szczeka na kogoś. Nie wiem, ale czy talenty zdobyłem, to jest sporo. Myślałem, że jakoś się to uda zrobić, ale nie. Gdzie jest ten koleś? Oczywiście walka, więc przestał ze mną gadać. Jest taki standard. Jest tak irytujące momentami. Macie tam grenade'a. Pięknie, trzech na raz załatwionych. Dobra, dawaj. Gadasz ze mną czy nie? Wróg wezwał posiłki. Zaraz się wkurzę. Gadaj ze mną. 5 sekund? O, miałem ci mówić, że 5 sekund i kulka w łeb. Dobra. Gruba nioła. Dobra, mamy kolejną miejscówę. 250 metrów. No, jakoś to przebolejemy. I dojdziemy sobie na piechotę. Generalnie... Praktycznie nie korzystam z tego, ale można sobie zawsze zrobić coś takiego. Trochę szybciej się poruszać. Wcale nie tak szybko, jakby się wydawało, ale jednakowoż troszeczkę szybciej. Boże święty, już mi się nie chce z nimi gadać non-stop. Chciałbym w końcu dojść do jakiegokolwiek miejsca. Więc widzicie, że odrobinę szybciej zapierdzielam. Nie jest to jakaś gigantyczna różnica, ale zawsze coś. Okej, taksydermia Peaches. I Peaches to jest właśnie ta... Puma. Gdzieś tu jest pani Mabel. Okej, ma tego. Gościa z biura szeryfa. Komiks o zombie, przedmiot kolekcjonerski. No właśnie, można takie pierdoły zbierać. Nie jestem. Super, nie lubi Włochów. Those miserable shits raided my place trying to kill my Peaches. Now she's raced off for her revenge. Peaches, she's gone off to chow down on those hippies. Odgryźć. Probably lounging at the nearby campsite. It smells like armpits and processed meat down there. Those Eden Project losers can't be far away. Go on and find her now. Be sure to take her treats with you. She's just like that little drubbing whore at the marina. She'll follow you anywhere if you give her a treat. Now go get my kitty back. Okej, kici, misja fabularna. Więc musimy wziąć specjalne przysmaki dla Peaches. Okej, 18-kilowy worek. No, powodzenia w noszeniu go teraz. Natomiast my musimy dotrzeć gdzie teraz? Gdzieś na drugą stronę chyba tej rzeki z powrotem? Nie, tutaj.
Czyli w sumie przez las. Myślę, że da się odpalić jakoś ten. Rolimo! Ui, lecimy, lecimy. I spadochron. To jest śmieszne, ten spadochron zawsze nas podciąga drobiny do góry. Ja tu widzę taki wielki zielony. Ja myślałem, że wielki zielony zbiornik. Myślałem, że to. Wiecie, że jak były te. No. Te silosy takie do rozwalenia w pierwszym obszarze, znaczy w, no, w obszarze Johna, to myślałem, że tutaj może są zielone, ale jednak nie. Okej, najpierw zlikwidujemy wrogów. Okej, słyszę właśnie ją. Siema, chłopaki. Dobra. Przysmaki piczes dookoła. Aha, że mamy rzucić ten. Tylko gdzie to teraz jest, kurwa? O, tu jest, dobra. Chodź tu. Kici, kici. No, chodź, chodź, chodź. Dobry kotek. Dobry kotek. Dobra, przyjdź z powrotem do domu, wykorzystując jej przysmaki. Dobra, no to chodź za mną. Pokażę ci, gdzie iść. Chodź. Wiecie, one wyczuwają z dużej odległości, przynajmniej na przykład wilki potrafią, kurde, się zespawnować po prostu, jak się tylko rzuci, więc przypuszczam, że o, tam właśnie na przykład jest jakaś hiena czy coś. Goń, piesku, goń. Dobra, idziemy sobie pomalutku. Doprowadzimy ją do pani, a później będzie nam towarzyszyć. Za bardzo da się odbić, przepraszam. Chodź. Tylko tu mamy jakiś gnoi. Myślałem, że to wiecie, coś zwykli obywatele. Okej, nagle zniknął. Ja sobie tylko zobaczę, no właśnie, ja bym... A, jeszcze nie mamy dostępnego, no trudno. Dobra, boomer do nogi. Chodź, piczysz ze mną. Nie, to mi chodziło. Rzucamy to. No, dobra. Udało jej się wyczuć. A, ona mnie już chyba polubiła, bo ona po prostu widzę, idzie za mną, niezależnie czy to rzucam, czy nie. Chodź, pójdziemy na przełaj troszeczkę. Chociaż tu jest akurat dziura. No i dobra, jest. No, pani Mel wykorzysta swoją... Okej. Dawaj ich. Szlak. Możemy to, ją już to wykorzystać, czy nie? Nie możemy. Szlak. Dobra. I eliminacja. Dobra. Coś by tu jest. Aha. No chodź, chodź, chodź. Ach, kurde, cały czas zapomniałem. Co? Jakim cudem nawet nie wcisnąłem tego przycisku? Chodziło mi tylko, żeby odwołać tego. Nie, nie wyszło. Gdzie ona jest? Czy ona właśnie spadła? Z jakiegoś powodu. Chodź tu. Kici, kici, chodź tu. Może ktoś uciekał. Co już za kot? On taki typowy. No chodźże. No chodź tu, masz mięsko, masz. No ja wiem, wiem. Wściekasz się, bo ktoś tam pewnie ci uciekł, ale chodź. Wystarczy. No, kurde. Idzie stąd. O, ja nie mogę. Przez strefę misji nic nie opuszczam. Się zarzucę tym, kuźwa. Odbiło się jej od głowy. Ona się wkurza, bo ktoś tam pobiegł. Albo spadł, albo umarł. I nie możemy z tym nic zrobić w tym momencie. Cudownie po prostu. Dobra, jedyne co możemy to punkt kontrolny. Jakie to jest irytujące. Naprawdę, no nie powinno się tak dziać, nie? Nie wiem. Skoro są w stanie ustalić, że jest jakiś obszar misji, z którego mogę wyjść i dostaję ostrzeżenie, no to jeżeli wróg jest poza obszarem misji, no to myślę, że również powinna gra stwierdzić, ok, poza obszarem misji, to znaczy, że
Systemy nie powinny reagować na tego wroga. Chodź tu. Jest niezdecydowana, gdzie chce iść. Chodź tu. Masz, otworzyłem ci bramę. Biegła, jej, hurra, pani Mabel. Jest, dzień dobry. Przez okno. Nie jestem Włochem, Gio. Thought you were a little dim in the headlights, but you proved me wrong. Ah, hell. Why don't you just keep the damn cat? I've enjoyed not having to deal with her incessant needs for food and water and attention the last few days. Ah, już się znudziła, nie? All right, off you go. We're done here. Okej, okay, stwierdziła, że załatwione i spierdoliła z własnego domu. O, jeszcze dostałem wyzwanie, znaczy ten osiągnięcie, chyba widziałem kotecka. Dobrze myślałem, widziałem kotecka. Dobra, miło. Weźmiemy sobie teraz ją. Tutaj. Może w sumie być tu. Będziemy mieli teraz dwa zwierzaki. Spoko, coś tu jest. Pani Mabel, mniejsza z tym. Okay. A, ona do mnie mówi. No generalnie chodzi o to, że wiecie, że kropka już jest, pobłogosławiono mnie, o właśnie, więc będą teraz chcieli mnie schwytać. Okej, są dwa dialogi puszczone na raz. Nie wiem też, co tam jest napisane, no trudno. Okej, teraz co? Może dostańmy się na jakąś drogę i może w takim razie mnie będą próbowali złapać. Polecimy sobie tam. No tak myślę, nie? Skoro mamy kropkę. Nie mamy teraz żadnej misji. Czy to oznacza, że... że mnie porwą? 32 minuty. No, mogliby mnie porwać. No, come on, gro. Nie robię nic ciekawego. Masz idealną okazję, żeby mnie teraz, nie wiem, zastudź mgłą albo coś. Nie wiem, kto to w ogóle jest. Tak? Nie? Coś? Cośkolwiek? Nie zabijam niewinnych cywili. Także... dajcie mi spokój. To, że tutaj ktoś wypadł, no to nie jest moja wina. Trzeba było nie siedzieć za kierowcą. Jakoś musiałem, kurde, gościa ustrzelić. Co ja mam teraz zrobić, żeby ona mnie pojmała? Nie wiem właśnie. I trochę mnie to martwi, bo później się okaże, że kurde, nie będę chciał, a tu się tak zdarzy, jak się zdarzy. A tu mamy kolejne. O, proszę bardzo. Jest Marina Drubmanów. No to dajemy na tą. Czy to ta Drubman? Ta babka ma tak samo na nazwisko. A czy ta Marina to jest właśnie ich? Czy tam jej? Dobra, to lecimy w takim razie. No nie wiem. Nie wiem, kiedy się, wiecie, stanie ta wymuszona misja. Dlatego pójdźmy jeszcze zrobić tą Marinę. Ewentualnie na szybko zakończę. Coś tu było, że... no, co tam? Łoś, jeleń, coś takiego? Łoś, dobra. Więc może po prostu, wiecie, zrobimy to i zakończymy odcinek po odbiciu Mariny. Będziemy mieli kolejną postać do kolekcji. Spluwa Shark jest... o, jest go dostępny. Kurwa, jeleń nawet jest jakiś ten narąbany. Macie tam granat czy coś. Wybuchnie to... a nie, to była ten... fakt, to nie był granat. No trudno. Mamy za to niedźwiedzia. Dobra, nie ma niedźwiedzia. Uratowałem tego gościa. Możemy od niego dostać informacje, ale generalnie ja bym sobie tego drugiego gościa wziął, nie? Dobra, już nie walczymy, no, come on. Za chwilę potrwa. Tego gościa bym sobie wziął zamiast psa, oczywiście. Potrzebujemy tutaj zabójstw dla nich.
Dawaj, gadaj coś ze mną. Radonowym? Kurwa, czemu przestałeś gadać? Gadaj ze mną, chłopie, dlaczego... oni są strasznie irytujący. Mają spa z radonem, nie? Zajebiście. Lecznica właściwości, da. Okej, okay, efekty uboczne, no na pewno są jakieś. No i zobaczymy, kto pierwszy na przykład dobiegnie i zabije. On się zachowuje po cichu, bo nas nie widzi. Okej. Okay. Czy to znaczy, że faktycznie nie żyje? Tak, zajebiście. To ma kolejne zabójstwa. Dobra, to idźmy tam, na tą marinę. To wiecie, przy okazji oni sobie też nabiją zabójstw. Tego nie jest tam dużo i nie potrzeba tak naprawdę. Ale jednak. Więc może po prostu zróbmy tak, że ja sobie będę obserwował ich poczynania. Chociaż alarmy bym chociaż powyłączał. By powyłączać alarmy. No, jest ich tutaj trochę. Tylko właśnie z tej pozycji to tak nie widać jakoś bardzo dużo. Się obawiam właśnie, że jak poślę tą Peaches, to skrycie wyeliminuje wroga, przyczynienie pozostaje w ukryciu podczas poruszania się w wysokiej trawie. Aha, dobra, czyli jednak też może nie być wykryta łatwo. No pies najmniej jest wykrywalny, no bo po prostu to jest tylko pies, nie? To jest jakby dosyć standardowe zwierzę. Nikt się nie będzie zastanawiał, czemu tu jest pies. Przydałby się kolejny ten. Kolejny raz, kiedy przydałaby się snajpera. O, zaraz spadnę. Okej, więc może nie wiem. Idź eliminuj czy coś. Okej, tam jest dwóch kolejnych kolesi. Ten się kryje. Musimy, wiecie, obserwować. Ona nie idzie do tego. Bardzo dobrze. I ukrył się. Czekaj, czy możemy mu polecić? Nie rozbroi tego. Dobra, dawaj. Pomóż im tam, znaczy jej. A ja się może spróbuję zająć, wiecie, alarmami. Jak najszybciej. Żebym ich nie powłączali. Wiecie, nie wiedzą, że to ja, nie? Na razie. Eliminacja. No i do widzenia. Okej. Okay. Coś tam się porozwalało. Cicho. Dawaj, do góry. A co akurat była ona? Dobry jestem z tym łukiem, ale dobra, wracajmy do karabinu. Dobra, świetnie. I jeszcze raz. Tutaj sobie ktoś pływa. No i proszę bardzo, marina jest wyzwolona. Tylko tak, ja na razie tylko wyzwoliłem marinę, a to, że tutaj jest inna postać, to jakąś misję dla niej trzeba będzie zrobić. Okej, z łopatami idą, no da. To jest chyba ta z billboardu, coś mi się wydaje. Oczywiście na billboardzie wygląda trochę lepiej, ale... ale no... No, to prawda. Dobra, to teraz tak, najpierw zagadajmy z tą babką. Cult's got a lot of gear locked away at the old lakeside camp. I don't want to get into details, but I've managed to hide their key, which means they're locked out of their stash for a while. That should give you enough time to get there and take it. Okej, tylko mam nadzieję, że ta Adelaide później nie będzie z nami biegać, wiecie, w terenie i z nami się walczyć, tylko będzie coś raczej jak Nick Ray, że na przykład, wiecie, jakieś wsparcie skądś czy coś. Moment, tu są jakieś tylko pierdoły w otaczającym terenie. Coś tam dostałem. Dobra, no to co? No to w sumie chyba tyle w tym odcinku, słuchajcie, bo nie mamy 40 minut. No możemy z nią zagadać, ale to będzie kolejna misja.
wolałbym uniknąć, wiecie, porwania, żeby nie odpalać misji, której nie chcę robić. No zastanawiam się, czy może jednak przeciągmy to. Tak, zagadajmy z nią. Jednak spróbuj, przeciągmy to, zróbmy jeszcze jedną misję. No rozumiem. Helikopter. A, czy ona będzie helikopterem nas wspomagać? No dobra, może być. Majonezowy odcienie dyniarzy. Should be easy to spot him. The only other birds around the area are flown by women. We all used to fly together on weekends, but that friendship went tits up after those thunder cunts joined Eden's Gate. Okay. I got no problem if you accidentally shoot them in their disloyal faces. How about it, honey? You help me, and Tulip and I'll show up wherever and whenever you need us. Okay, myślę, że to jest taka stara baba, która tu trzęsie wszystkim. Ona po prostu ma helikopter. Cześć pieseł, dobra. Czyli gdzie? Tutaj, tutaj i gdzieś jeszcze? Ma 3 punkty, o Jezu, jeszcze tu. To będzie daleko. Ale tak, przy taksydermii mamy 1 punkt. To tam możemy się szybko dostać. Dobra, to nawet nie, to tak jak mówiłem, że będziemy mieli takie wsparcie powietrzne. No w sumie jakby nie patrzeć, to mamy tak, na każdy obszar w tym momencie przypada nam jeden zwierzak, jedna osoba, która nam będzie towarzyszyć cały czas i jedna osoba, która jest dla nas jakimś takim wsparciem, no lotniczym właściwie, nie? Bo tu helikopter, tu samolot, nie wiem jak będzie w trzecim obszarze, no ale to się wszystko okaże. Dobra, lecimy, a więc niedaleko. Wieża pożarowa, obserwacyjna, myśliwska. Okej, 3 wieże musimy zaliczyć. No i lecimy, lecimy. Chata McCoya. Hello! Tak, się wbiłem po prostu w środek imprezy im, ale to się nic nie dzieje. Aha, tu jest kolejny helikopter. Świetnie. Dałaby się jakaś... nie myślałem, że za każdym razem będę teraz walczył z helikopterami. Przydałaby się, wiecie, jakaś rakietnica, granatnik, cokolwiek. No, najpierw się zajmijmy tymi gośćmi. Gośćmi. No właśnie, dobra. Wy mi musicie pomóc. Gdzie jest ten helikopter? Aha, tam gdzieś. No to możemy zawsze jeszcze zrobić tak, skoro i tak tego już nie potrzebujemy, weźmiemy sobie LKM-a, z tego się miło ciśnie. Ona gdzieś tam się zniżyła mocno. O! Okej, dobra, ona po prostu wylądowała. Dobra, to jedna. Jest ubita. A skoro już mamy helikopter, no to teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w szybki i bezpieczny sposób dotrzeć do pozostałych punktów, co też mnie cieszy. Tu jest w ogóle jakiś Raptor Peak, jest jakiś szczyt, trzeba by się tam pewnie wybrać. Okej, patrzcie, ona po prostu się tutaj pojawiła. Ona się po prostu pojawiła i możemy sobie teraz odpalić misję, ale nie chcę teraz tego robić. Okej, jesteś ze mną, jesteś. Dobra, do góry. Skończmy, wiecie... O, shit! Drzewa. Skończmy questa dla niej i będziemy po prostu się wtedy rozglądać, bo przynajmniej teraz już wiem, o co chodzi. Wiecie, w przypadku Johna no, nas po prostu porywali, ale tutaj widzę, że gra nam po prostu daje wybór, że możemy coś z tym zrobić, bo... No bo też jakby o to chodzi, tak? Oni tam przymuszali ich do tego całego chrztu w rzece. W regionie Johna, w Dolinie Holland. Natomiast tutaj jakby, wiecie, chodzi... To jest co, że tam był chrzest, tu jest jakby... pielgrzymka, tak? I ona do tej pielgrzymki zachęca, a nie ten. Nie macie ściągnąć do siebie, wiecie, siłą, przemocą, tylko po prostu macie zachęcić. O, ładnie ta góra wygląda. Może będzie tu jakiś punkt ten, synchronizacji, jakiś checkpoint, żeby coś z tym zrobić. Niestety nie mamy za bardzo tutaj. Ale hej, możemy zawsze wylądować w ten sposób, że zablokujemy ten helikopter, nie?
Oh shit! Nie o to chodziło. Dobra, ale może mi ktoś ocali jeszcze. A że pomysł był... Kurwa, zginęli wszyscy. Fuck! Pomysł był dobry w zamiarze, ale nie myślałem, że wiecie, że to od razu wybuchnie. Tylko raczej myślałem, że będzie problem z odpalaniem. Co było też głupie w sumie z mojej strony, bo wiecie, załatwiłem helikopter, co oznacza, że ja nie miałbym jak ten, ale dobra, jest w ten sposób, świetnie. A, wylądujmy tu gdzieś. Ja nie miałbym jak stąd się wydostać. Dobra, najważniejsze po prostu, żeby nie ten, żeby nie dotarli do helikoptera swojego. Apteczka. Dziękuję. Zajmijcie się nimi. Peaches widzę w ogóle nie będzie miała z tym problemu. Bardziej ten koleś. O! To jest ona akurat. Dobra. Ciekawa bluzka. 3 punkty talentów. Nie wiem w sumie za co. No, ale coś tam udało się zrobić. Dobra, kolejna. Aha, tutaj jest jakaś notatka preperska. Dobrze. Wędkarstwo. No niech będzie. Zawsze to jakieś informacje, chociaż chyba łopatonosy to już mam odhaczone. Okej, osy. Pozostawili osy z poprzedniego tego Far Cry'a. Chociaż nie wiem, w trójce chyba też były. Jakie nawet moździerz tu mają. To weźmy kolejny helikopter w takim razie i też się będziemy bawić. I lecimy do następnego punktu. Dawaj, dawaj, dawaj. Jesteś? Dobra, słyszę, że jesteś. Tu jakieś niedźwiedzie widzę. Czy to bizony są, czy coś? Mniejsza z tym, lecimy w tamtą stronę. Przez jeziorko. Czy to... Nie, to jest rzeka w sumie. Przez rzekę ogarniemy, skończymy questa. Skończymy odcinek, a w przyszłym będziemy mogli się bawić, wiecie, w odbijanie regionu powoli. Popatrzcie, że jesteśmy już praktycznie w połowie kolejnego, więc to dosyć szybko się nabija. O, tu jest ta pogłębiarka, widzicie? To się draga inaczej nazywa. To jest pogłębiarka, więc to jest taka, kurde, platforma. Ona owszem pływa, bo jest osadzona na pływakach, natomiast no, ona po prostu ryje w ziemi jakby z dna rzeki i wydobywa rzeczy. No to jest na przykład do wydobywania złota wykorzystywane. Nie wiem, czy jakikolwiek inny, do czegokolwiek innego można by tego użyć, bo właściwie wiecie, no węgiel raczej nie jest na tak płaskich, znaczy na tak niskich, na tak płytkich poziomach właśnie, czy jakiekolwiek inne złoża, więc chyba tylko o złoto chodzi, wiecie, złoto, które zostało wypłukiwane przez lodowiec na przykład i zjeżdżało z gór. Tam jakieś światełka są śmieszne. Spływało z gór i osiadało po prostu na rzece, nie? Jakby o to w tym chodzi. Dobra, wiecie co? Geronimo! A nie, zapomniałem o tym moim koledze. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzi. Okej, też ma spadochron. Całkiem miło. Dobra, tutaj nikogo nie ma. To oznacza, że jesteśmy w końcu przy jej śmigłowcu. Pytanie tylko, gdzie spadnie ten śmigłowiec. Już spadł, czy co? Okej, jest z nami Puma. Okej, dlatego tutaj nawet mamy łuk. Bardziej przydałby się w tym momencie... Czy to jest łuk z tłumikiem, przepraszam? Co to, przepraszam, ma być? Nie wiem, po co ten łuk jest, no nieważne. Strefy poszukiwań. Nie widzę, ani nawet nie słyszę żadnego śmigłowca. Nie bardzo wiem, co mam robić. Zlokalizuj. No kurwa, bardzo śmieszne. Co mam? Orła wezwać? Co ja mam tu zrobić? O, coś słyszałem. Ale mogło mi się wydawać. Tam jest co? To jest jakaś... tylko ciągnik. Ups. Czymś rzuciłem. Nie wiem czym. Mniejsza z tym. Może być nóż do rzucania. Co ja mam tu zrobić właściwie? Z punktu obserwacyjnego... Zlokalizuj śmigłowiec z punktu obserwacyjnego. To jest punkt obserwacyjny.
To może po prostu wiecie, lornetka i szukaj. O, to na przykład tu są jacyś kolesie. Tu jest wieża. Dobra, możesz się przesunąć, nikt cię nie broni. Dalej nie widzę niestety śmigłowca nigdzie. Aczkolwiek ci goście na tej górze są podejrzanie blisko. Coś o tu, o to właśnie w tym chodzi. To na pewno nie. No i co ja mam tu zrobić? No tu też nic nie widzę. Aj, gro, gro, o co ci chodzi? Popatrzcie, że mamy tutaj zjazdy do różnych punktów. To jest co w ogóle? To jest jakiś śmietnik chyba. A, to jest śmietnik. Nie wiem, spróbujmy użyć te rolki. Co mi... Zastanawiam się, wiecie, co mi pokazuje. Bizony. Pitches Taxidermy. Proszę bardzo, byliśmy już tam. Wszystko fajnie, że bizon. Ja bym tylko chciał wiedzieć, gdzie mi wskazuje fizycznie ten wskaźnik, gdzie powinienem być. Wydaje się, że tam, bo to tamto miejsce chodziło. Chyba, że chodzi o tą wieżę, bo wiecie, generalnie tamto nie jest wieżą, tylko jest punktem obserwacyjnym. Może tutaj mam się zakryć? Kurde, coś mi tu zupełnie nie pasuje. Teraz jestem? No tak, dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to miejsce. Tu jest jakiś helikopter. Może o ten chodzi, może jego nie wypadł. O, tu jest! O to chodziło. Tak, a tamten jest jakiś inny. Może to jest ten, którym ja leciałem i tam spadł. Musimy teraz jakoś coś zrobić, żeby... Dawaj kotwiczkę. To sobie będzie lądował. Musimy powolutku zdjąć gości. Dobra, tego pierwszego. Wcale mnie nie widział, nie? Okej, on sobie ląduje. Albo i nie. No i tyle z tego było, tak? Bo mnie zauważył, czy coś? Gdzieś indziej ląduje. Dobra, może być i tak. Może to jakieś awaryjne, wiecie, miejsce, że jak mnie zobaczy, to tutaj będzie lądował. Okej, i teraz po prostu skoczmy na spadochronie. Okej, to nie był najlepszy pomysł, ale zawsze możemy ich pobić na śmierć pięścią. Teraz zabić tego gnojka. Proszę bardzo, jak ładno, ładnie. Tylko pozbędziemy się tych gnoi. Apteczka. Fajnie, jakby nam pomogli. Dobra, wiecie co? Walić wszystko. Ja sobie po prostu lecę do góry. I teraz musimy tylko dolecieć tym do mariny. Ewentualnie możemy się troszeczkę pobawić. Skończyły się, czy się przegrzało? Swobodny widok. Nie mam nic więcej, dobra. Może się po prostu przegrzało. Dobra, do góry. Ciekawe, czy to jest ten helikopter, który tutaj, wiecie... Tak, bo spadł tutaj. Jest między drzewami, no nikt by tak nie zaparkował, nie? Więc po prostu opuściłem mi ten helikopter nad wzniesieniem i on sobie spadł powolutku. Okej. Fajnie, że Marina ma teraz wyznaczone życie zamiast nas. Jak na nią patrzymy, no ale to chodzi o ten helikopter. Dobra. Wow, już prawie godzinę. No ale hej, właściwie to tak, w poprzednim odcinku jednego pozyskaliśmy towarzysza, teraz dwóch. Całkiem spoko. Będziemy musieli tylko to pilnować, żeby się... Właśnie, ja nie wiem, czy mi się wyzwanie któreś nie zrobiło po prostu przez nich. O właśnie, to chyba o to chodzi. Nie, to jest tylko odblokowanie. Tutaj jest wyzwania, są tu, o właśnie. Adelaide, Herc, Jess, Black, Cheeseburger. Okej, okay, tylko Adelaide została, ale właśnie robię dla niej misję. Czyli tam ci już są generalnie, wiecie. Tak jak mówię, tutaj strasznie niewiele potrzeba, żeby zrobić te wyzwania. Co jest trochę głupie dla mnie.
ale z drugiej strony wyzwania dają punkty do rozbudowy naszej postaci i ulepszania się, więc no proste wyzwania są, za proste według mnie, no ale z drugiej strony byłoby za ciężko po prostu rozwinąć cokolwiek w tej grze. Jezus Maria, coś mi ktoś widzi? To lećmy dalej. Coś mi coś tu wskazywało. O, widzę nawet figurkę tego Wojczulka. Pojedziemy tam w następnym odcinku, tylko kurde, czy ten helikopter może jakoś, nie wiem, lecieć, bo na razie to średnio. Że jak, technicznie jak się tak pochyli helikopter, to powinno się lecieć szybciej, nie? No bo to jednakowoż mielimy powietrze w drugim kierunku również. No tak naprawdę to się tylko wznosimy pionowo do góry, jak dam teraz, wiecie, wzniesienie się, więc no to nie działa w ten sposób. Dobra, jakoś dolecimy, no wiem, że nudno. Znowu jakby nas teraz ścigali, to też byśmy kurde nie dali rady. Nas zabili z 10 razy, więc może i lepiej w ten sposób. Szkoda tylko, że tak daleko. A może to jest inna kwestia, że po prostu wiecie, zawsze byłoby w trzeciej lokacji, więc trzeba było, chociaż no, czy ja wiem, może tak, może nie. Wiecie, że dwie pierwsze trzeba było najdalsze odkryć, a później po prostu ta najbliższa, tam by był wtedy helikopter. Dobra, pytanie teraz, gdzie ja mam wylądować, bo ja rozumiem, że pani ma marinę, właśnie, pani ma marinę i tak dalej. Nie bardzo natomiast widzę lądowiska. Nie widzę lądowiska, o. Widzę, że tak trochę z dupy musimy wylądować, no trudno. Ale strasznie wolno schodzimy w dół, dlaczego tak? To nie powinno być dużo prostsze, wiecie, dużo łatwiej się chyba dużo łatwiej zejść z wysokości niż się wznieść, no bo jednak grawitacja robi swoje. Dobra, no tutaj jest lądowisko trochę ciasne, ale powiedzmy. Ale jeszcze musimy tylko przeżyć. Jakieś gnojki są. No tak, rzucanie nożem na pewno dużo da. Nie mam już granatów za bardzo, ani nic. Tu jest jakiś gnojek jeszcze. Dobra. Jeszcze ktoś? Dobra. Dwóch od razu, świetnie. Dobra, tylko przywrócimy do życia naszą pumę. Chodź tu, kiciuś. Gdzie jeszcze gnojek jest? Dawać go. Okej. Granat dymny poszedł. Dobra. Idziemy porozmawiać z nią. O ile będzie z nami chciała rozmawiać, bo na razie to się kryje. Wiesz co, chyba już wszyscy, tak mi się coś wydaje. O, super. Niech mi cycki zwiędną. Jesus, nie, lepiej nie, nie chcę tego widzieć. Okej. Okay. Okej, rozumiem. Tylko szkoda, że... Kurwa jego mać. I walka, i chuj. I po prostu ona... Ostatnie zdanie mówiła. Ja jestem przekonany, że to było ostatnie zdanie, które chciała nam powiedzieć o tej Jodze. Jakimś Xanderze. Kimkolwiek kurwa on jest. Nie ma to kurwa znaczenia. Ale cała rozmowa się przerwała. Pokiego kurwa grzyba. Teraz znowu muszę z nią gadać o tym. A, dobra, przynajmniej wróciła do tego samego dialogu. Czy tam, gdzie skończyła. Okej. Okay. Cudownie. Cudownie, po prostu... Ja wręcz po prostu uwielbiam, jak kobiety się właśnie tak zachowują. Takie, wiecie, takie zachowania pseudo-gejowskie na zasadzie... Na zasadzie tak, jakby ona była facetem, a my bylibyśmy jej zabawką, tak? W sensie my jako faceci. Skąd ja to znam? Dobra, trzymajcie się. Tyle, cześć.